proszę Państwa, do najpopularniejszych bodajże piosenek żołnierskich, które tu narodziły się, należy kompozycja Katarzyny Gertner i Ernesta Bryla, piosenka Powołanie, czyli po prostu Gdy piosenka szła do wojska. Tę piosenkę w Amfiteatrze Kołobrzeskim śpiewała Maryla Rodowicz, a za chwilę usłyszymy ją w wykonaniu Adama Wojdaka wraz z baletem Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w układzie choreograficznym. Balet oczywiście Michała Jarczyka. A czemu wiatr od świtu śpiewa? Dlaczegoż to po lasach tu co trzeba? Piosenka w długą drogę rusza raz i dwa. Piosenka przed komisją staje, bo ma do wojska powołanie. Do wojska powołanie pewnie ona ma. Tam za nią wezmą się lekarze i tam dopiero się okaże, czy wszystko jest na medal i czy wszystko gra. Przed nimi nic się nie ukryje, słuchają jaki serce bije i marsz do boja. Śpiewał motor, na strzelanie szła z piechotą cel i pal. Na służbie bywa dniem i nocą i żyje jej się śpiewająco. Jak wiemy, w wojsku już służyła nie od dziś. A na dworcu zamiast troszkę płakać, dziewczyna śpiewa do chłopaka, bo jak do wojska to z piosenką iść. Gdy piosenka szła do wojska, to śpiewała cała Polska. Bo piosenka szła do wojska, jak na pierwszy bal. Brały skrzydło samolotom, nawet w czołu śpiewał motor. Na strzelanie szła z piechotą cel i par. Bo próżne wszelkie uchwały